Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest siódme spotkanie z trzecim sezonem w grze Cities, Skylines. I czym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku? Ostatnio robiliśmy tutaj sobie Stare Miasto, to było dwa odcinki temu. Odcinek temu zajmowaliśmy się tym parkiem miejskim. Jak ktoś ma jakiś pomysł na jego nazwę, to śmiało może pisać w komentarzach. Na pewno ta nazwa będzie nadana z opóźnieniem, bo ja tutaj z opóźnieniem, w sensie z przyspieszeniem nagrywam odcinki, że tak powiem. Czyli nagrywam je, teraz obecnie nagrywam odcinek siódmy, kiedy jeszcze nie wleciał odcinek drugi, no ale nagrywam je z takim wyprzedzeniem, żeby później ewentualnie, jak nie będę mieć czasu, to żebym miał te odcinki jakieś zapasowe. Natomiast czym bym się dzisiaj zajął? Na pewno zająłbym się rozbudową tego miasta dalej. Dalej gdzieś tutaj. Myślę, że moglibyśmy tutaj sobie coś porobić, natomiast najpierw mamy tutaj, że mieszkańcy chorują. Czemu oni chorują? Mają natężenie hałasu. Czy tutaj naprawdę jest aż tak źle z tym hałasem? No jest źle, ponieważ my tutaj mamy kamienice handlowe. Ja z tym handlem nie mogę nic zrobić, no bo on tutaj po prostu ma być. To jest taka dzielnica, no wam nic nie poradzę na ten hałas. No musicie tutaj tak żyć i tyle, więc no sorry, ale musicie sobie jakoś radzić. Więc radźcie sobie jakoś. Ja natomiast przechodzę do dalszej rozbudowy tej strefy. Tutaj ogólnie mamy taki pusty teren. Ja bym sobie w tym pustym terenie może coś zrobił. Zanim sobie jeszcze przejdziemy do jakiejś rozbudowy. I teraz tak, co bym tutaj zrobił? Na pewno jakąś ścieżkę bym przeprowadził. Coś takiego bym na przykład zrobił. Taką prostą ścieżkę, żeby można sobie jakoś przejść. I po prostu dookoła bym może zasadził sobie jakieś krzaczki. Nie tutaj, tylko tutaj sobie wchodzimy. I tu mamy jakieś fajne... nie wiem, kolorowe może krzaczki, jakieś takie coś można by tu dookoła, myślę, że śmiało zasadzić, o, na przykład coś takiego. Czyli po prostu tak blisko siebie te krzaczki rosnące, tutaj nie ma wejścia, tylko tak jakby będzie taki żywopłot, można powiedzieć, z takich właśnie krzaczków. Myślę, że to całkiem fajnie będzie w tym rejonie wyglądać. No, wstawianie ich jest dosyć powolne, ale... ale myślę, że to jest, o, tutaj, tutaj, tutaj sobie robimy i teraz w tą stronę. W środku też coś postawimy, jakieś, myślę, że drzewko będzie fajnie wyglądało. O, myślę, że taki, to bardzo ładnie, mi się to akurat bardzo podoba. I w środku sobie postawimy jakieś drzewko, na przykład może nie sosnę północną, jakieś drzewo kokosowe. O, na przykład coś takiego. I jeszcze postawimy sobie dziki żywopłot na przykład. Ja sobie tu włączę anarchię na chwilkę. Żeby właśnie tutaj wokół tego drzewa postawić jakiś taki właśnie żywopłot, coś takiego mniej więcej. Shift plus P sobie włączę i tak to myślę, że będzie całkiem fajnie wyglądać. Taki po prostu teren zielony w sercu miasta. Dobra, co dalej? Tutaj mamy też takie miejsce na teren zielony. Myślę, że go sobie zaraz uzupełnimy też. Żeby tutaj nie było aż tak pusto. Tutaj może bym zrobił jakieś taką linię po prostu z drzewek, ewentualnie krzaczki przy ulicy. I może jakąś ścieżkę po prostu, taką troszkę bardziej oddaloną od tej drogi. Więc coś takiego może bym sobie po prostu wyprowadził, czyli taką ścieżkę. Dobra, słuchajcie, no niestety, ale mam tutaj jakiś pilny telefon znowu. Sorry, że tak na tej serii się zdarza, ale... ale no po prostu mam taki teraz task, że tak powiem. Dobra, budujemy sobie ścieżkę po prostu, po prostemu, że tak powiem. Po prostu tutaj, tylko moment, ja muszę sobie ją, o, wykasować i zrobić ją jeszcze raz. I najlepiej to bez przyciągania, ponieważ ja bym chciał ją bardziej zrobić bliżej tej strony. Czyli zrobić coś takiego raczej, po prostu. Przeprowadzić tą ścieżkę gdzieś mniej więcej, cak. Troszkę może będzie, o, myślę, że takie coś będzie jak najbardziej fajne. I tutaj postawić po prostu jakieś drzewka, ewentualnie jakieś krzaczki. Zaraz sobie coś pomyślimy. Tylko musimy sobie najpierw wziąć tutaj przejść i bierzemy sobie teraz jakieś krzaczki. Duży krzak może być. Na przykład mogą być takie jakieś duże krzaki. Raz na jakiś czas na przykład może być jakaś taka, nie wiem, palma. Tylko też w tych dużych krzakach, żeby ona była. Więc ja sobie włączę Shift plus P znowu anarchię. Tutaj po prostu miasto dba o mieszkańców, daje im jakieś takie fajne właśnie roślinki. Wiecie, trochę ten chodnik przysłaniają, to są tak naprawdę takie drzewa. Ale po prostu tutaj ten, o, raz mniejsze, raz większe, takie urosły. I tak na razie to wygląda, dosyć gęsto tutaj będzie, ale myślę, że takie coś fajnie będzie wyglądało.
też trochę będzie osłaniało od tej ulicy, nie masz takich hałasów. Raz mniejsze, raz większe. Coś takiego i na przykład do tego drzewa. Tutaj to drzewo było, więc oczywiście nie będziemy go wycinać. W sensie może bym je wyciął, ale w sumie ono może tutaj tak fajnie pasować. I jeszcze gdzieś bym może te palmy jakieś tutaj powstawiał. O, na przykład coś takiego bym zrobił. Chyba, że jeszcze coś na przykład tutaj. Dobra, i teraz tak. I teraz tak. Co możemy sobie dalej zrobić? Co możemy sobie dalej zrobić? Czy w tej szkole średniej w końcu ktoś się uczy? Nie. Rozumiem, że oni tutaj nie zamierzają się uczyć. Spoko, no rozumiem. Można by im jeszcze podstawić jakąś drugą podstawówkę, bo trochę mają ich tego mało. Jak sprawdzałem właśnie, no mamy uprawnionych, mamy 1200, mamy 600 miejsc, więc można by tutaj coś postawić. Zastanawiam się, czy to by nie było dobre miejsce. Na przykład na taką podstawówkę. Fakt, że ona nam niestety tutaj troszkę wchodzi, to jest minus. Nie wiem, czy to będzie jednak dobre miejsce. Gdyby te na przykład parkingi. Moment, gdyby te parkingi. Fajnie tak chciałem. Gdyby te parkingi. Wziąć trochę bliżej ulicy na przykład, wszystkie dosunąć. Czyli na przykład zrobić coś takiego. Tylko nie przechodzą przez ten parking, więc najdalej mogę tak. Teraz. To przestawić maksymalnie tutaj, no to i tak będzie mi tu wchodziło. Nie, to nie może tutaj stać. Tu kiedyś zrobimy coś innego, a szkołę... Szkołę to ja im postawię, tylko może w innym miejscu. Gdzie mamy to jakieś takie fajne miejsce na szkołę? A na przykład ta szkoła... Też się nam tutaj nie zmieści. Gdzie mamy tu jakieś takie fajne miejsce na szkołę? Tutaj. Tu mamy drugą, więc bez sensu tu jest stawiać szkołę. To lepiej ją postawić gdzieś na przykład może... O, może na przykład przedłużymy sobie kawałek tą drogę. I zrobimy tą po prostu troszkę bliżej autostrady. Tylko włączymy sobie przyciąganie. Zrobimy coś takiego i postawimy może tym razem sobie tą szkołę. Tutaj na przykład, o. Będzie sobie taka szkoła tutaj stała właśnie w takim zaciszu troszkę. Tu mają jakieś huśtawki, jakieś karuzele, więc myślę, że to na razie starczy. Już coś uczniowie są, zaraz się zapcha, więc no. Dlaczego tak mało zarabiamy? Jakie mamy podatki? Podatki niestety trzeba podnieść w tym momencie. Bo już dłużej nie będziemy ich tak utrzymywać. Znacząco te podatki teraz podnosimy, żeby troszkę więcej jednak zarabiać. Jak teraz wygląda ich zadowolenie? No, handlowe mają najmniej. Przemysłowe właściwie mają wzorowe zadowolenie, można by rzec. No ale dobra, przechodzimy dalej z rozbudową, bo coś trzeba zrobić jednak, bo na razie żeśmy tylko ozdabiali, a teraz można by zacząć tutaj jakąś sensowną budowę. Przedłużyłbym sobie tą drogę, tylko że nie wiem, czy ją sobie przedłużę w tym miejscu, czy na przykład troszkę wcześniej. O, na przykład gdzieś tutaj bym sobie ją przedłużył. Fakt, byśmy bardzo blisko autostrady, ale tu bym poszedł tak i zrobiłbym coś takiego na przykład. Chociaż... To jest dobry plan. Tutaj mamy właściwie takie coś, ale tu można by na przykład, o, zakończyć to. Tylko nie pod takim kątem. Lipa, mi się to zrobiło teraz źle. Tylko zakończyć coś takiego pod dobrym kątem, czyli o. 90 stopni poproszę, coś takiego byśmy zrobili. Tutaj niech mogą być takie w sumie skarpie jakieś. No to już jest zejście do autostrady, więc nie musi to być jakoś specjalnie ładnie. Tu byśmy sobie to z tym przeszli na przykład jakoś tak. Jakoś dalej zrobilibyśmy może coś takiego i na przykład coś takiego. Tutaj byśmy przeszli, o, na przykład tak. Doszlibyśmy tak i tak. O, później byśmy na przykład przeszli tu i doszli se, o, może na przykład pod jakimś takim kątem tu, żeby też wszystko nie było tak jednakowo. Tu byśmy przeszli tutaj na przykład. Aj, nie, tego akurat nie chciałem budować. Coś takiego i na przykład później byśmy jeszcze przedłużyli tą drogę. A to na przykład zrobili tak. Z tym, że odwrócilibyśmy jej kierunek w tą stronę, czyli byłaby siłą rzeczy mniej popularna troszkę. Teraz co byśmy zrobili? W tym rejonie może na razie nie zaproponuję nic. Tutaj też raczej nic nie będę budować. Jeżeli będę budować, to coś w tym rejonie. Tutaj na przykład jakieś bloczki. W sensie kamienice. Ta dzielnica, rozumiem, tutaj sięga. Nie sięga, czy sięga? Sięga, ewentualnie można ją troszkę tutaj powiększyć minimalnie.
Na mieszkania teraz zapotrzebowania nie ma, ale zawsze można sobie zaznaczyć na przykład jeszcze taki pas. Tu zrobimy ten handel. Niestety on dosyć mocno będzie hałasować, ale trudno. Tu możemy zrobić jakieś małe sklepy na przykład. No, sklepów w centrum musi być dużo, więc ja tutaj no, nie zrobię nic innego. Tu możemy zrobić jakieś parkingi, chociaż nie, to nie ma sensu robić parkingów, bo oni i tak tutaj nie wiadomo, ci turyści, więc turyści, jeżeli chcą zostawić auto, to zostawiają je tutaj. I następnie korzystają po prostu z komunikacji zbiorowej, która kursuje całkiem często. Gdzie jest nasze 301 akurat? Nie widzę go teraz. Może jedzie gdzieś tutaj, zaraz przyjedzie, nie wiem. Gdzieś się pewnie krąży, jak obstawiam. O, tutaj chyba teraz właśnie przejeżdża, tak. Jedzie sobie tutaj, 21 osób na pokładzie. No zawsze kogoś bierze ta linia, tak? Myślę, że akurat jest stosunkowo popularna wśród pasażerów. Więc raczej myślę, że to dosyć dobrze działa. No, 301 ma sporą ilość pasażerów, pomimo krótkiej trasy jednak to był dobry plan. Dobra, trzeba by było tutaj też rozszerzyć troszkę tą naszą sieć wodociągową. Teraz mamy tutaj takie zapasy tej wody, że możemy, wiecie. To był mój błąd, że nie spojrzałem wtedy na ten budżet tej wody. Mamy już wszystko pokryte, mamy. Dobra, to nie będziemy bez sensu też kłaść za dużo tych rur. Tutaj mamy też mieszkania, to tutaj też możemy zrobić. Tu już tak blisko autostrady nie będę. Tu ewentualnie może jakiś park, też tak blisko autostrady. Ewentualnie jakiś parking dla mieszkańców, a jakbym go, takie coś byłoby fajne. Troszkę krzywe, ale gdyby na przykład trochę podnieść ten punkt. Coś bardziej, nie aż tak. Tam se może być taka skarpa, bo tutaj nikt i tak nie będzie chodził. Tu możemy nawet zrobić ogrodzenie. Zaraz takie ogrodzenie możemy sobie też zrobić, ale żeby nam. Tylko może nie takie, to jest podmiejskie ogrodzenie. Zróbmy parkowe po prostu. Na całym tym odcinku po prostu je zróbmy. Zróbmy je tutaj, tutaj. Nie, no, aż tak daleko bym tego raczej nie chciał. Cofnijmy sobie to jednak tutaj, tutaj. Tutaj i teraz bym poprosił po prostu takie coś. W tym rejonie, tylko może bez przyciągania. Da się tutaj zrobić to bez przyciągania. Chyba się nie da, bo ten mod na te ogrodzenia nie działa. Więc sobie go najwyżej zaraz tu poprawkę zrobimy, skorygujemy to nieco. Czyli dotąd bym chciał to ogrodzenie. No i niech tak może będzie, chociaż ono mi się tak średnio podoba. Nie, skasujemy jednak to, bo to mi się nie podoba zupełnie. Zróbmy coś takiego, zróbmy ogrodzenie tutaj. Następnie jego po prostu kontynuację zróbmy tutaj. I tyle. Zróbmy tak. Nie będziemy tutaj się jakoś specjalnie bawić. Ten punkt teraz mi najedziesz na ten punkt, czy nie najedziesz? Co to jest za jakiś punkt dziwny? Halo, szukam tego punktu. O, prawie było, dobra, dobra, cofamy, cofamy, cofamy dotąd na przykład. Ten teren też teraz możemy sobie połączyć tym po prostu ogrodzeniem, czyli zrobić jeszcze na przykład coś takiego bardziej i teraz. O, coś na przykład takiego. To sobie teraz wykasowujemy, czyli będzie coś takiego, takie ogrodzonko tutaj na przykład. I dalej możemy z tym iść, czyli tutaj pójdziemy sobie wzdłuż. Tu pod, nawet nie wiem jakim kątem tu zbytnio można przejść, więc może tu po prostu tego ogrodzenia nie będzie. Albo jak będzie, to wejdzie o na przykład tutaj, pod to całkowicie, w sensie do tej autostrady całkowicie podejdzie. I zaczniemy je na nowo stąd. Do tych pierwszych sklepów po prostu to ogrodzenie dojdzie i tyle. Tutaj będzie, tutaj się nam ładnie zakończy to ogrodzenie, proszę bardzo. Ogólnie, no nie chcą mi się tu budować, ale gdybyśmy postawili jakiś park, na przykład, może w tym rejonie, bo pewnie słabo zadowolenie ma to w sumie centrum miasta, więc można by jakiś tu parking postawić, tylko gdzie ja mam te podstawowe rzeczy na razie, bez modów na razie, weź mi to pokaż. City Skyline jest podstawowe, bym chciał. Taki ogród japoński, ja tu chcę zwykłe rzeczy, boisko koszykarskie, kort tenisowy. No czekaj, obróć mi to. No obróć to, no. Najdź. Właśnie, o ten kort tenisowy by mi tutaj tak świetnie pasował. Idealnie. Więc zawsze tutaj jest jakieś już większe prawdopodobieństwo, że się wybudują. O, już się chyba nawet jakiś buduje. Tak, już się coś buduje, więc widzicie. Podniosłem trochę zadowolenie, już się coś może wybudować. Co wam tu jeszcze można by postawić z takich rzeczy? No.
Na przykład, no może mały plac zabaw to nie do końca, ale na przykład taki park z drzewami, całkiem spory. Gdzieś tutaj na przykład może przy tym skrzyżowaniu. Gdzieś do tej drogi na przykład. O coś takiego. Myślę, że fajnie by wyglądało na tym skrzyżowaniu. I już się od razu chętniej budują. Tu mamy parking dla mieszkańców, też myślę, że fajnie tutaj będzie to miejsce. Oczywiście sobie przedłużymy tą linię. Przedłużymy sobie tylko tą niebieską. Tą czerwoną tam zostawimy. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby ją tam sobie zostawić. Niech ona tam zostanie. A tą czerwoną sobie jakoś tutaj może przedłużymy. Tylko może nie do końca tutaj, tylko zróbmy przystanek tutaj. To jak teraz ta linia będzie wyglądać, ona będzie jechać tu bez sensu, ponieważ ona ma tu jeszcze przystanek. To zróbmy jej przystanek na przykład może, czekajcie, bo tu pewnie ma jakiś jeszcze, tak, tu ma jakiś. Muszę ten przystanek usunąć najpierw dla obu tych linii, a później go po prostu stworzyć jeszcze raz. Czyli tak, ona pojedzie sobie tutaj, później obsłuży ten przystanek, wyjedzie. Może, aha, tu mamy zły kierunek, możemy to sobie obrócić, myślę. Na potrzeby autobusu ten kierunek musi zostać zmieniony. No właśnie, o takie coś mi chodziło, ten przystanek nawet mogę usunąć, oni po prostu pojadą tak jak chcę. Więc tutaj zostanie im jeden autobus jednej linii, z linii 301, niech sobie z niego korzystają. Ewentualnie tu wam zrobię, o, dodatkowy przystanek dla tej drugiej linii. Będziemy mieli taki punkt przesiadkowy najwyżej. No i dobra, idziemy dalej z rozbudową w takim razie. Tu już zbytnio tak też za dużo miejsca nie ma, no ale zawsze można jeszcze coś tu podciągnąć. Ten park na przykład dookoła byśmy jeszcze obtoczyli. Z tą drogą byśmy też kawałek przeszli i na przykład tutaj się połączyli. Możemy z nią iść jeszcze dalej na przykład, coś takiego zrobić. Tu możemy wyjść z taką drogą. Na przykład obie je jakoś tutaj połączyć w ten na przykład sposób. Na przykład na razie gdzieś tutaj podejść, takim czymś. I co tutaj możemy zrobić? No możemy zrobić dalej handel, chociaż nie wiem, czy dalej handel byłby dobrym pomysłem. Ale możemy też tutaj wybudować kolejną podstawówkę, bo podstawówki są strasznie niestety w naszym mieście, strasznie jest ich mało, więc można by tu kolejną wybudować podstawówkę. Na przykład coś takiego byśmy tutaj podstawili. Byłaby to kolejna szkoła podstawowa. No szkoły średnie ja widzę, że oni na razie nie wybierają, więc trudno. Ja tym się nie będę przejmować. Nie chcą to nie. Jeszcze można by gdzieś jedną postawić. Może gdzieś na przykład w tym rejonie byśmy postawili jeszcze jedną. Skoro tutaj nic nie ma, zróbmy przy tej drodze. Ta linia tu przejeżdża, zrobimy tu jej przystanek tuż przy szkole. I podobnie z tą linią, przedłużymy ją kawałek niestety, również o ten przystanek. I ten przystanek po prostu dla niej zostanie zlikwidowany. Ewentualnie możemy tu dla niej utworzyć ten przystanek i po prostu tą linię również przyciągnąć w ten przystanek i tyle. Będzie taka tutaj korekta przystankowa, żeby oni tutaj się, wiecie, więcej się ich budowało. Poza tym mamy tutaj też nowych uczniów jak najbardziej. To będzie szkoła podstawowa ogółem numer 4. I tu gdzieś jeszcze była szkoła podstawowa numer 3, tylko nie pamiętam, gdzie ją ustawiłem. Gdzie mamy ją? No, tutaj mamy, nie? Nie, tu mamy dwójkę. A gdzie jest trójka? Trójka jest gdzieś tu chyba, nie? Tutaj właśnie mamy jeszcze jeden budynek tej szkoły. Szkoła podstawowa numer 3. Proszę bardzo. Tak to będzie wyglądało. Jak tam mapka natężenia ruchu? Nie, no jest dobrze. Ogólnie ta droga jest trochę zapchana, no ale tutaj jest droga do strefy fabrycznej, więc nie ma się co dziwić. W centrum są lekkie koreczki, no ale to głównie przez autobusy, które jadą. I tak naprawdę to tyle. Dobra. Więc to mamy. Tutaj by trzeba było wyznaczyć te jakieś strefy. Niech oni tutaj się budują może mieszkaniami w tym miejscu. W tym miejscu też tutaj jakieś te szersze niech będą te pasy. Tu też jak najbardziej cała połać tych mieszkań. Doprowadzimy sobie tutaj od razu wodę. Żeby później nie narzekali, to będą mieli wodę od razu doprowadzoną. Coś takiego na razie zróbmy. Ewentualnie coś takiego, gdyby był tutaj jakiś problem z wodą, to możemy tutaj również takie coś doprowadzić. To niech oni się tu budują, bo troszkę słabo. Ale chcą też więcej stref przemysłowych. Więc możemy im tutaj coś doznaczyć na razie. Mamy tu jeszcze jakieś kawałki, to wam to do końca po prostu wyznaczę już.
Tu też wam ten mogę kawałek wyznaczyć i tutaj również. Cieszcie się. Bo nie wiadomo jak długo to potrwa. Tutaj w sumie też można by wam wyznaczyć całość. Gdybyście chcieli, więc się budujcie śmiało. Żeby też to zapotrzebowanie spadło. Też macie zapotrzebowanie na handel. To możemy tutaj na przykład wokół tego parku zrobić gdzieś jakąś taką strefę handlową. Oczywiście musimy tą strefę tutaj ogólnie wydłużyć. Z tym, że ona nie może nam wchodzić na autostradę. Halo, halo, tutaj nie może nam wchodzić ta strefa. Musimy ją sobie delikatnie tutaj przyciąć. Tym pędzlem jednak. O, coś takiego bym zrobił. I bez tego węzła również. Bo tu ona jak nam będzie wchodziła, to oni tu nie będą jeździć po tej autostradzie, a to tego byśmy raczej nie chcieli. I już widzę, że coś nam się tutaj buduje. Na razie sklepy, no ale już na mieszkania powoli ten popyt wzrasta, więc myślę, że też zaraz jakieś mieszkanka się pobudują. Jak chcecie więcej przemysłu, mogę wam go dać jeszcze tutaj kawałek, chociaż raczej bym wolał nie iść już zbyt daleko z tym przemysłem, no ale jeszcze kawałek mogę pójść. Takie już ostatnie kawałki tego przemysłu. No, trudno. Jedna fabryka pójdzie. Zaproponujemy po prostu im nowy lokal gdzieś w tym miejscu i tyle. Na tym nowym terenie. Oraz pójdzie jakiś taki, nie wiem, jeden silos, czy co to tam było. Tu zrobimy jeszcze jakąś taką drogę oraz jakąś może taką na przykład przecinającą. Coś na przykład dojdzie jeszcze może tutaj. I teraz możemy śmiało to wszystko wam, o, zarzucić. Niech troszkę tutaj więcej będzie tego. Może jakieś korki się zrobią, będzie fajnie. Więc niech oni się nam tutaj budują. Tu się coś spaliło. Można by w sumie tu postawić jakiś posterunek też straży pożarnej. W tym rejonie. Na przykład, o, coś tutaj. Ten teren tu jest dosyć krzywy. No ale trudno, to będzie po prostu taki dosyć krzywy. Ale tu i tak się zaraz pobudują rzeczy, więc nie będzie nawet tego widać jakoś specjalnie. Wody nie ma, no tak, bo tu w tym rejonie może nie być wody. A więc zaraz sobie tą wodę tutaj doprowadzimy. I tak naprawdę myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Troszkę rozbudowaliśmy tutaj strefę fabryczną. Mamy już całkiem potężną. Liczę w końcu na jakieś koreczki. Że wiecie, będzie jeździło ich aż tak dużo, że po prostu będą nam na przykład całą tą drogę tutaj obciążać. No fajnie by było jakieś korki, bo mamy 4600 mieszkańców, jeszcze żadnych korków, więc myślę, że fajnie by było. Tutaj się nam coś powoli buduje również, więc jest fajnie. Ze szkołami, no, jest już dobrze, jesteśmy na żółtym, ale dalej by było, wiecie, fajnie mieć jednak jeszcze więcej tych szkół. Mamy na razie tutaj 3 w centrum, ta jeszcze nie ma numerku, więc sobie ją nazwiemy numer 5. Nie były w takiej kolejności, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Parkingi mamy bardzo zapełnione, w sensie już teraz jest trochę mniej, bo zostawiłem ich tyle, że po prostu już się nie zapełniają. Tutaj te parkingi właściwie stoją puste, parę samochodów tutaj przyjeżdża, natomiast odwiedzających mamy całkiem sporo. Nie wiem, tutaj odwiedzających w ciągu 5 ostatnich minut jest 0, ale zaraz tu przyjdą, o właśnie. Przyszli tutaj jacyś ludzie, więc zaraz myślę, że to się właśnie zaktualizuje. Mamy 27 odwiedzających, więc myślę, że to raczej działa. Tylko po prostu muszą to autobusy podjeżdżać regularnie. No i co? Na ten moment myślę, że sobie zakończymy. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapeczkę w dół. Zostawcie jakiś komentarz na kanale, subskrypcję. No i co? Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach na kanale. Cześć i pa pa!